Żar się leje z nieba, a ja zamiast siedzieć gdzieś na plaży albo w pracy w klimatyzowanym pomieszczeniu, jestem na ciągłej misji znalezienia tego nieuchwytnego Commodore C64C z pierwszej wersji, w pierwszej wersji ze starą klawiaturą i jeszcze starą płytą główną. I chyba dzisiaj właśnie udało mi się go zdobyć i go dzisiaj Wam pokażę. Także co? Cześć, tu Bork, Retrogralnia, a dzisiaj prezentacja tego oto nowego nabytku Commodore C64C. Ale zanim przejdziemy do tematu tego odcinka, zapraszam Was do zapoznania się z ofertą firmy PCBWay, która wykonuje wszelkie prace i wykonuje wszelkie produkty związane z przygotowaniem, produkcją, sprzedażą, obudowami, wszystkim związanym z customowymi płytkami PCB. W szczególności zapraszam do zapoznania się z ich ofertą, ponieważ mają teraz swoje dziesięciolecie i z tej okazji możecie naprawdę na ich stronie zyskać parę bonusów. Poza oczywiście tym bonusem 5-dolarowym, który otrzymuje każdy z Was na początek przy rejestracji na ich stronie. Także zajrzyjcie na PCBWay.com, a my wracamy do tematu tego odcinka. Oto udało mi się znowu zdobyć kolejnego Commodorka w wersji C z tą starą klawiaturą, na której, jak widzicie, Petsy grafika jest wydrukowana z przodu, co będę zresztą pokazywał już za chwilę w zbliżeniach, zresztą nie tylko zewnątrz, ale głównie wewnątrz tego komputera, no bo w środku liczę na to, że znajdzie się stara płyta główna, oparta jeszcze o starego Vika, o starego procesora, no i najważniejsze, o starego SIDA. Tak zwana szeroka płyta do C64C. Ale ponieważ temperatura jest okrutna, to nie będę przedłużał tego nagrania i od razu przejdę do oglądania tego Commodorka i jego oczywiście też testów. I oto właśnie ten nowy Commodore 64 w mojej kolekcji. Jak widzicie, to jest ten z klawiaturą tą najstarszą, oczywiście w wersji C, gdzie semigrafika jest z boku klawiszy, a nie na górze, więc to już jest wskaźnik tego, że bardzo możliwe, że jest to jeden ze starszych modeli, chociaż jak się ostatnio przekonaliśmy, nawet w tych obudowach ze starszą klawiaturą czasami w środku znajdują się nowe płyty. Jak go tak trzymam w rękach, on jest ekstremalnie ciężki, czyli najprawdopodobniej ma metalowy ekran w środku. To też jest oczywiście dobry prognostyk, szczególnie, że jest naprawdę, naprawdę ciężki. Może nawet go zważę i powiem Wam, ile on waży, bo jest bardzo ciężki. 2,57 kg. Wy tego nie widzicie, bo tutaj jest ekranik. 2,57 kg. O, teraz widać to doskonale, także naprawdę ciężki sprzęt, jak na Commodorka. Sprawdźmy z tyłu naklejeczka. Ok, i co my tutaj mamy? Made in Hong Kong, dobra informacja. Serial number HB4144579 B3. Co oznacza serial number HB? Pewnie Hong Kong. Tak jest, dokładnie sprawdziłem. HB to oznacza po prostu Hong Kong. Myślę, że możemy go sobie rozkręcić i zobaczyć, co się znajduje w środku. Trzy śrubeczki. Ach. Mocno siedzą. Notabene muszę sobie kupić jakiś zestaw śrubokrętów, bo oczywiście wszystkie gdzieś mi poginęły. No to teraz chwila prawdy. Wygląda bardzo dobrze. To chyba jest stara płyta główna. Możemy to stwierdzić, ponieważ data jej produkcji to jest rok 87. C64B3. No i jeszcze mamy podłączenie klawiatury w starym miejscu z lewej strony. Później w Commodorkach to podłączenie było tutaj bardziej na środeczku. Dobra, notabene tutaj od razu możecie zobaczyć, że w tych starych Commodorkach ten ekran, oprócz tego, że był stosowany jako zabezpieczenie przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, to też stanowił pewną formę radiatora, jak widzicie na układach. Także prawdopodobnie tutaj będę musiał nałożyć od nowa pastę.
mocno się trzyma. No i mamy to. Duża, duża płyta. No to co, zdejmijmy jeszcze może ekran i dotrzyjmy do numeru płyty. Ale została jeszcze jedna śrubka. Ok. A, pięknie schodzi. Tak jak mówiłem, mamy tutaj nawet termopastę. No i tak, chyba to jest to. Chyba w końcu to mamy. Jest to jak najbardziej pierwsza wersja płyty produkowanej w tej obudowie, w obudowie Commodore C64C. Jeszcze wyposażona w starego SIDA i w stary procesor. I jak najbardziej w środku znajduje się płyta 250-466. Jest to płyta zaprojektowana prawdopodobnie w roku 1986. Raczej w produkcji była w roku 87, ale jak widzieliście na naklejce jest również 86, tylko nie skreślone. Także w sumie trudno powiedzieć, z którego roku ten komputer tak naprawdę jest. Bo w sumie nie wiem, czy skreślenie oznacza 86 czy 87. W każdym razie jest to przełom tych dwóch lat. I co ciekawe, możecie tam zobaczyć również, że ten komputer jest tam nazwany na tej płytce Commodore C64B3. Co jest dosyć ciekawym oznaczeniem, ponieważ pierwsze komodorki były nazywane w tym miejscu po prostu C64. Następnie pojawiły się takie z oznaczeniem C64B i to były te stare płyty, ale trochę nowocześniejsze, trochę w tym nowocześniejszym wydaniu. Płyty C64B2 podobnież nigdy nie było w produkcji, a tutaj mamy C64B3, czyli stara płyta, może nie do końca stara płyta, ale płyta jeszcze w starym stylu B3, ale już w nowym opakowaniu C. Taka sytuacja. Tutaj mamy układ 6569R5, czyli Wika 2. Tutaj mamy układ PLA, czyli logikę komputera. No a tutaj w końcu się odnalazł chip 6581R4, czyli stary SID. Obok sam procesor 6510, MOS, CBM, jak zwał, tak zwał. Natomiast te chipy, z tego co kojarzę, zawierają kernel, basic i charakter ROM, ale nie pamiętam, który jest który, tak szczerze. Nie pokazałem tego podczas samego nagrania, ale te dwa ostatnie chipy po lewej stronie to jest pamięć RAM i to jest bardzo duża zmiana w stosunku do poprzednich płyt Commodore'ka, gdzie pamięć RAM była jeszcze bodajże w 8 układach. Tutaj ta ilość układów pamięci RAM jest zredukowana tylko do 2 sztuk, co oczywiście znacznie upraszcza samą konstrukcję płyty i powoduje, że jest na niej dużo wolnego miejsca. I między innymi dlatego już te nowsze płyty, te już naprawdę C64C, oprócz tego, że są na nowszych procesorach, na nowszych układach SID, w tym trochę nowszym już procesie produkcyjnym, one też mogą być mniejsze, ponieważ cała pamięć RAM jest w mniejszej ilości układów. Ale generalnie ta płyta jest dosyć rzadka, płyta przejściowa, produkowana tylko rok, ewentualnie 2 lata, w roku 86 i 87, takie przejście ze starego na nowe. Ok, no to co? To jest nasz piękny komputerek od środka. Może powinniśmy mu jakieś zdjęcie zrobić, tylko bym musiał aparat niestety ściągnąć. Ale co, spróbuję komóreczką. Komputer generalnie wygląda zaskakująco czysto, także na pewno był już otwierany i czyszczony. Tutaj na pewno nie ma innej opcji, ale nie ma co się dziwić. Nie ma co się dziwić. No dobra, to powinniśmy to zamknąć z powrotem. Tylko co, odrobina termopasty. Oczywiście już współczesnej. Trochę dociśnijmy tutaj te metalowe płytki, żeby one dociskały układy. I co? I przykręcamy. Montujemy z powrotem klawiaturkę. Nie do góry nogami. I zaraz nam zostanie tylko zamknięcie obudowy.
Spróbujmy nie wyłamać zaczepów. To nie jest takie proste. I co? I możemy spróbować sprzęt podłączyć i odpalić. Żeby sprzęcik podłączyć, co potrzebujemy? No, standardowy kabelek do komodorka. Wideo. I zasilacz. Odpalamy. Nie działa. Sorry, działa. Nie miałem wtyczki włożonej do prądu. Pozwólcie, że go jeszcze raz włączę, ale tym razem już z wideo dla Was. Ok. Mamy tutaj podłączonego komodorka. Próbujemy Gianę. Myślę, że będzie dobrze. No trzymam je w napięciu ten komodorek, co nie? Nie czytujemy. I oto on, ukochany dźwięk Gianny na starym SIDzie. Słuchajcie tej muzyki, jak to brzmi. Wow. No nic nie zastąpi dźwięku starego SIDa w grach, oczywiście, które są na starego SIDa przygotowywane. No, dobrze napisana muzyka na nowego SIDa, wiadomo, że jest nawet lepsza od dobrze napisanej muzyki na starego SIDa. Natomiast nie ma nic gorszego niż odpalanie muzyki na starego SIDa na nowym SIDzie, bo tracimy naprawdę dużo. Ale spróbujmy odpalić gierkę. No, na tym joysticku to nie będzie aż się tak dobrze grało, bo to jest mięciutki joystick. On się nadaje do platformówek średnio. Bardziej do, nie wiem, strzelanek. Ale najważniejsze jest to, że jak widzicie, gra działa. I dźwięk również brzmi wspaniale. No a przy okazji mamy też przetestowane działanie portu IEC, kartridża. Ach! To jest zawsze durne miejsce w tym Gianie Sisters, że można tak łatwo zginąć przez te niekierowalne pociski. Dobra, może jeszcze jakaś inna gierka. Tutaj nie mamy za dużo do wyboru, ale możemy zawsze odpalić River Ride'a. No tak, no kurde, naprawdę jest różnica między obrazem na ekranie, a na graberze. Zresztą zaraz Wam pokażę. Zobaczcie, na ekranie monitora mam piękny niebieski kolor, jeśli chodzi o tło, a na graberze jest już trochę bardziej fioletowo. Tak Wam to pokazuję, bo często mówię, że kolorystyka jest naprawdę bardzo, ale to bardzo zależna od telewizora, od monitora, od ustawień, od grabera, od szeregu różnych rzeczy i żebyście się aż tak bardzo nią nie przejmowali. Szczególnie mówię to przy NES-ach i klonach Famicona. Aha, no tak, nie ten Joy. Nie ten Joy. No pięknie to działa, naprawdę pięknie to działa. Aha, w sumie nie zauważyłem wcześniej, mamy czerwoną diodę, także od razu komodorek plus jeden do wartości moralnej. No dobra, to były takie szybkie testy, myślę, że one
na razie starczą. Także mogę odtrąbić, wydaje mi się, pełny sukces. Mamy tutaj w końcu do czynienia z komodorkiem C64C, z starą obudową, taką jeszcze naprawdę solidną, tą jeszcze z śrubkami. Mamy też klawiaturę, co prawda już w nowym białym stylu, w białej kolorystyce, ale jeszcze z nadrukiem Petsy grafiki, nie na górze, ale z przodu klawisza, także ta starsza wersja. No i najważniejsze, płyta główna, jeszcze stara. Mam w takim razie, można powiedzieć już teraz, tego Commodore'ka C64C tak, jak chciałem mieć w jego tej pierwotnej, pierwszej postaci. To wszystko w tym filmiku. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo za wsparcie kanału, czy to na Patronite, czy to na YouTubie. Zapraszam na nasz serwer Discordowy. I idę się, kurde, przewietrzyć, bo się w ciągu 10 minut już spociłem przeraźliwie. 40 stopni w cieniu. Oj, lato nam daje teraz naprawdę się we znaki. Pozdrawiam, Borg Retrogralnia.